16 czerwca w Miejskim Domu Kultury Batory w Chorzowie miało miejsce spotkanie promujące książkę Andrzej Matysik – Mój Blues. Książka to owoc rozmów historyka dr Jacka Kurka z dziennikarzem i redaktorem naczelnym jedynego w Polsce czasopisma poświęconego muzyce bluesowej. To pomysł Jacka, on nagabywał spory czas, ja miałem dystans do tego i niespecjalnie się paliłem do takiego etapu w moim życiu, no ale Jacek był zdeterminowany, ale też przedstawiał argumenty na za, że jednak coś tam dla tego Chorzowa zrobiłem, dla muzyki, że należy to zebrać, należy to jakoś tak potomnym zapisać. Efekt jest no, fajny i nie będę tutaj kokietował, no strasznie miło, że coś takiego się ukazało. Historia o Ślązaku, który został górnikiem, potem inżynierem górnictwa, i przez cały ten czas, kochając muzykę, animował ją. To historia o spełnionych marzeniach, o trudnej, ciężkiej pracy, ale w wspaniałych owocach. Znajdziesz tam także kilkadziesiąt wypowiedzi ludzi bluesa, ludzi kultury z Polski, Czech, Niemiec, Stanów Zjednoczonych, artystów, dziennikarzy, ludzi nietuzinkowych, bardzo rozpoznawalnych w Polsce, w świecie, którzy mówią o tym, jak wspaniale, że Andrzej Matysik tak bardzo pokochał muzykę, że stworzył dla niej przestrzeń, jakiej no, nikt inny by nie stworzył tutaj. Zazwyczaj książki w charakterze wywiadu rzeka są z artystami, no ewentualnie politykami. A tu jest takie spełnienie mojego marzenia, żeby porozmawiać z animatorem kultury. Kimś, kto tak działa i tak funkcjonuje i tak bardzo kocha muzykę i ludzi, i spotkania, że tworzy pewną rzeczywistość, której byśmy nie zaznali ani w Chorzowie, ani na Śląsku, ani w Polsce, ani nawet poza jej granicami, bo Andrzej organizuje koncerty tu, ale także współuczestniczy w koncertach poza granicami kraju. No i to jest coś niezwykłego. No, rozmawianie z Andrzejem było rozmawianiem o tym, że nie ma co narzekać na życie, że trzeba po prostu marzyć i spełniać marzenia. Trzeba być sobą. I to chyba jest najważniejsze w tym doświadczeniu, choć myślę, że czytelnik każdy znajdzie tam dla siebie coś wyjątkowego, bliskiego sobie. O tym marzyliśmy z Andrzejem rozmawiając i wierzę, że tak się stanie. Tego wieczoru na scenie wystąpiła również formacja KSW for Blues. Był to pierwszy koncert w MDK-u po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19.